Tratando trebic. Vlastne. O, no, to bolo fajné. I po co raz bardziej mi się podoba ten tryb, tak szczerze. Trzeba coś głupiego powiedzieć na początku, żeby było na początek odcinka. Znaczy nie, no, niekoniecznie na początek. Cześć, kwestii z dosa. Zrobimy parę podejść i ty wybierzesz to najlepsze. Tak, znowu jeden. Przejmujemy kanał. Dzień dobry. Gardło rozgrzać. Cześć, witajcie z tej strony. Tu nie jest ze mną Edek. Dzisiaj... Dobra, jeszcze raz. Co było źle? Cześć, witajcie z tej strony. Tu nie jest ze mną Edek. Dzisiaj będziemy grać nowy tryb Hit Seeker. Dokładnie. No. Ale chyba było okej, okay, tak mi się wydaje. Było bardzo dobre. Przywitanie, możecie je pochwalić Tuniemu. Gramy w 2 na 3 w tryb, w który jesteśmy tak dobrzy, że nawet nam teammate'ów nie dobiera. No, generalnie Tuni jest wielkim fanem tego trybu, ja nie do końca. Ale to stwierdziłem, że trzeba zagrać. Tuni mnie prosił bardzo. No, moim zdaniem ten tryb jest świetny. No mówię, ja... to mi się podoba. O, zobaczcie, to jest profesjonalista. Ja bardzo lubię, bo wystarczy, że dotknę piłkę i od razu bramkę leci, a tak to zawsze poprzeczkę uderzam. Patrz. Możecie napisać, jak jakie wy macie zdanie o tym trybie. No. Ale już generalnie dzień do końca jest. Go run kiedy? Nawet nam nie dobieram. Dobra. O, się wywaliłem. Nie. No, tam chyba bramkarz to przeciwnik najmocniejszy ogniwo. Miał za wolny czas reakcji, on tak szybko pił. Nie, no za dobry strzał, zbyt precyzyjny. Dobra, to ja zostanę z tyłu. Ty tak możesz zagrać właśnie bardziej na bumpy, jakieś redirecty. Aha, no zwłaszcza te pierwsze piłki. O, na przykład to coś takiego było fajne. I będziesz sobie redirectował te piłeczki, żeby fajnie wpadały. Zwłaszcza w tej pierwszej połowie, tak naprawdę, bo potem to już jest ciężej. Ale póki ta piłka nie jest za szybka, to można. Potem ci już zaraz dopomogę. O, siadło w ogóle. Ja tak próbowałem do ciebie dać, ale widzę, że trochę zakręciła szybko, co? No skręciła. Aj, dobra. Muszę się dogrzać. No nie, no czemu oni wszystko puszczają? Przeciwnicy nie są najwyższych lotów. O, mamy teammate'a! A oni? Podobne? Wypełnijcie to. Dobry redirect. No jest close one. Trzeba dobrze wyczuć. Ty, przejąłem to. Nie spodziewałem się szczerze. To chyba się mam zrobić. Nie, też. Okej. To też próbują. Co się stało? No nie dotknął. Jakie tam przyjęcia są szybkie. Ale ta piłka już zapierdzielała. Ale siadło. Ach, Tuni to generalnie dobry zawodnik w ten typ. I nie tylko w ten typ. No, powiedzmy. Nie no, w każdy tryb jest bardzo dobry Tuni. Myślę, że tak. Idę je raszować. Ja się boję zostawiać go samego, bo nie, wydaje mi się, że on zmisuje. A jak przyjdzie co do czego, to ja sam misuję piłki niepropnie. Dawaj hit. Ładnie. No i w tym trybie też się gra do 7 bramek, dlatego no niestety już kończymy. Do 7 bramek, więc już wszyscy wychodzą do tego właśnie. No dobra, to ty potwierdzenia, że was nie okłamujemy. Zresztą, kurde, tego trybu już nie ma praktycznie. Także, co ja wam mówię? No, też pamiętam. Ty broń się raszuje? Podobało. No to ty raszuj. Okay. Ja oglądałem na YouTubie filmik odnośnie tego trybu. No. I podobno im bliżej bramki, tym mocniej zakręca ta piłka. Tak? Bo to po prostu do środka bramki dokręca, nie? Że za każdym razem jak uderzysz, to nieważne jest, jak mocno ją uderzysz. W sensie... Przyspiesza o ileś tam. Ona i tak zawsze jest tak samo szybko leci. Znaczy, coraz szybciej, prawda, ale... No tak. No czekaj, bo ja nic nie robię w tych meczach. Powiedziałem, dawaj, tak demo ich, demo.
No tam demo, muszę strzelić jakiegoś redirecta takiego, jak chociaż ostatnio. Proszę zgrać. Po ziemi to można nawet podawać do siebie. No można, można. Jak to z płaską, to można takie, sklepać. To też nie jest takie łatwe do skontrolowania, jak to się podaje. No ta, ta. Przydałby się booster razy półtora, tak prawdę mówiąc. No ja wiem. W niektórych sytuacjach. Ale to wtedy już w ogóle byłaby schiza, jak wracasz na zwykłe... No i co z tego? Tak, jest schiza. A tam... Na schizie się zawsze... Albo robi. Jakiegoś Rambla, albo coś tam innego, co lubicie pograć. Kurczę, denerwuje mnie te typy, potrafię w piłkę. O, leci prosty. Ajajaj. Nie ukradnij tego. O, to nie fejk. Ja nie trafiłem, nie przestałem. No. To mnie tam sfejkował. Dobrze zaczuwałem. Jeszcze tak na styk. No to się tak wydaje, że prosto. Ale zwłaszcza jak na tej bramce już jesteś, to ona zaczyna inaczej skręcać. I się cięży. Tak mocno zaczyna dokręcać. Reset i... siedzi? Nie siedzi. Uuu, ale close było w ogóle, żeby to weszło. Dobra, wracam do obrony. O, dobra. No, tam w ogóle uderzył to, ale... Za, no już mocno leciała, 163. Jeszcze trzeba klipa zrobić. Jak nie, to jeszcze jeden mecz. A dobra, będzie okazja. Uuu. Aha, fake. Przeciwnik demuje. Wiesz co, zagrałbym jeszcze jeden mecz taki, żeby klipy porobić. To ten trzeci mecz to jeszcze będzie taki typowy pod klipy. A niestety nasz teamik chyba zdezerterował. Dezercję. No cóż. No nie! I siedzi. A, w ogóle awka mamy. Spróbuj tak na lewo uderzyć. Może się mocno na lewo. Leci tam. Albo w sumie? No kurde. Jednak doleci. Tylko zwycięstwa poleciał. Podasz? Ajej, muszę to jakoś delikatnie uderzyć, żeby miało szansę lecieć. Podam ci. Dobra, nie ważne. To nie chcę wracać za bardzo. To chyba się będzie. Siedzi. Dlatego żeby to wstawić, a reszty nie. O, co? W ogóle teammate wjechał mi... W sterzak? Nie zbukował. To jest chyba specjalnie. No, specjalnie. Nie lubicie. Ła. Dobra, tu mi to jednak strzelecił mi. Bizon. Spróbuję na lewo. No, prawie. Siedzi? To było w sumie ciekawe. Będzie, no tak. Ground pinch. Intro. Nie wiem, czy aż tak, ale... W sumie precyzyjne wykończenie. No, fajnie jakbyś strzelił coś takiego. W sumie mogłbym tam to kiedyś zapisać, powiedzieć w trakcie tego odcinka. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak to uderzysz tak w dół. W dół? To czy to na suficie będę czekał. Trafasz wysoko? No, ale to już było lepiej. Takie piłki, to jak coś takiego strzał, to będzie fajne. No i trzeba nie zostawić tego ziomka. No, może to jest lepsze, jak dwa razy uderzymy, jak jest nasza piłka, bo ona wtedy dwa razy nabierze prędkości. Kurczę, ten teammate to troluje, no. Troluje ziomka. Co ja mogę powiedzieć? Stoi w bramce, biedny.
nie umie trafić w piłkę, a turniej go wyzywa jeszcze. To było fajne. No, to było fajne. To było moim zdaniem sympatyczne jak na ten trybik. Zobaczmy. O! No, to było fajne. No i po co raz bardziej mi się podoba ten tryb, tak szczerze. Jak tak zacząłem raszować. No. Dobra. A jeszcze jest dogrywka, fajnie. No, przez przypadek rozwaliłem. No i tu nie zraszował. To mi tam przycisnął, to nie było. Skrócił mi da, rusher. No to jest ten zawodnik, jak widzimy, skill na najwyższym poziomie. Nie bez powodu nazywałem go Tuni. No i co, była fajna brameczka, to myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękujemy Tuniemu, Maciejowi z Bogdańca za wystąpienie. Czemu? No dobra, to był z nami Tuni. Elo, elo.